Wszyscy jeszcze śpią, więc pora wymknąć się na bieganie. Mroźno okrutnie, jakieś milion stopni. I teraz jest, kiedyś był już na kanale film o bieganiu. Przygotowywaliśmy się z Krzysztofem do półmaratonu i maratonu. I wynik tego filmu był jeden. Powiedziałem, że nigdy w życiu więcej już nie przebiegnę maratonu. Nigdy nie mów nigdy. Strasznie dawno nie biegałem. Tak naprawdę wziąłem telefon, żeby robić sobie przerwy, żeby do was pomówić. Tak więc przebiegłem już kiedyś maraton z Krzysztofem. Było to dosyć nieprzyjemna sprawa. Satysfakcjonujące, że się udało. Ale nie, żeby to było jakieś takie, wiecie, że o, muszę to robić kolejny raz. Nie, raczej podchodziłem do tego, że absolutnie nigdy nie chcę tego powtarzać. Ale zadzwonił do mnie Krzysztof, mój ulubiony Krzysztof, najbardziej zapracowany człowiek na świecie. I powiedział: Kamil, taka sprawa jest, że może byśmy pobiegli w półmaraton Ełcki. Ja mówię: Krzysztof, półmaraton, ja zawsze z tobą. I maraton Wigierski. Muszę nagrywać szybciej, bo telefon mi znowu zamarza. I uderzył w mój czuły punkt. Bo ja już za pierwszym razem przygotowywałem się tylko po to, żeby przebiec maraton Wigry. Słyszałem, że jest piękny. Świetna atmosfera, super stacje. Po prostu zawsze chciałem go przebiec. Ale on jest zawsze w weekendy, a ja zawsze weekendy miałem zajęte, bo jeszcze grałem wesela. A teraz się okazuje, że ja mam wolne weekendy i mogę wreszcie zrobić to, co chciałem. Dobra, trzeba trochę znowu pobiec. Krótki przerywnik, patrzcie, jak się fajnie biega na osiedlu domków jednorodzinnych. Dym, 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 dym. Ja rozumiem, że oni chcą ograniczać swoją emisję i tak dalej, bo to zwyczajnie czuć. Nie jest może mądre, w jaki sposób to robią, ale to zwyczajnie czuć. Mroźno! Natomiast szczęście w nieszczęściu. Tu już mamy pięknie dróżkę nad zalew, gdzie pobiegnę. No ale co z tym maratonem? No jak pobiegliśmy pierwszy, to stwierdziłem, że to jest nie dla mnie. Ale ten jest piękny, więc oczywiście co? Zgodziłem się. Dlatego nigdy nie mówmy nigdy. Tak naprawdę pamiętam te doświadczenia, pamiętam, jak to bolało i jakie to było uczucie i ogólnie. Ale ja zawsze chciałem przebiec Wigry maraton. Dlatego teraz biorę się za treningi, jestem w innym miejscu, w innym mentalu, inaczej się przygotuję i będzie cudownie. Dlatego nie zawsze porzucajmy coś i mówmy, że już nigdy. Głupi Kamil, głupi. Znaczy tu, głupi, nie wiem jak to pokazać, głupi Kamil. Czasami coś się zrobi znowu. To jest ważne. Inna sprawa. No ten maraton tak jakby mi nie zaszkodził. Nie zrobił mi nic złego. Ale żeby nie robić czegoś głupiego i powiedzieć już nigdy nie wezmę heroiny. Nigdy. Głupie to było. Ale potem sobie pomyśleć, nie było takie głupie właściwie. Jeszcze raz można. Rozróżniamy te rzeczy. Maraton, okej. Okay. Heroina, nie okej. Okay. Lecimy. Czekaj się, ręka zmarzła. I teraz ciekawa sprawa, właśnie mijałem parking i pasy stoi, papiera skopali przy aucie i widziałem ten wzrok i jego myśl w głowie. Kurwa durny, minus 16 i biega. Pewnie i durny. Zaraz wam pokażę, gdzie codziennie morsuję. I tak oto, to jest moja miejscóweczka. Przechodzę tędy przez mostek. Tutaj są moje ślady z wczoraj. I tutaj jest takie piękne zejście do wody. I siedzę sobie tu, kiedy rzeka zamarza. Żeby nie zamarzło dzisiaj. I chciałem powiedzieć, że to już właściwie koniec na dziś, bo co ja wam więcej będę opowiadał. Ale jeszcze jedna rzecz,
pokażę, które mnie korci. O tam. Tam kiedyś wleźć pod ta woda. Czarek mi powiedział, że to niebezpieczne, ale ja mu nie ufam. Także szybko zwięźli na temat. Wracamy z Krzysztofem do treningów. Będzie fantastyko. Może ktoś też co powiedz. Ogólnie możemy sobie... No online, nie? Bo teraz jest daleko i wszyscy trenować. Ale biegać w słuchawkach i ze sobą gadać. Albo robić cokolwiek fajnego. Albo może chcecie cokolwiek usłyszeć, co akurat byście chcieli usłyszeć. Co może wam Kamil powiedzieć. Nie żeby był jakimś autorytetem, ale... Zawsze będę miał o czymś zrobić film. Dobra, także rozgrzałem się i tam... Patrzcie, jaki piękny domek tam stoi. W środku niczego. Czyli pyk, ostrość. Ale nie umiem ustawiać ostrości. Ja zapomniałem, jak to się wszystko filmuje. W takim razie do zobaczenia. Może jutro?